Na boisko dopiero w drugiej części zajęć wybiegł Maciej Gostomski. Bramkarz Lecha Poznań doznał lekkiego urazu w ostatniej kolejce. Jednak według lekarzy i samego zawodnika powinien wrócić między słupki w spotkaniu 29. kolejki Ekstraklasy. Na szczęście kolano jest całe i mam bardzo mocno stłuczony mięsień uda. Także wydaje mi się, że to jest kwestia 2-3 dni, żeby dojść. Dzisiaj już pracowałem ze sztabem medycznym, więc troszkę na boisku pobiegałem, pochodziłem, bo cały czas noga boli, ale rokowania są dobre. Rozumiem, że na razie treningi raczej indywidualne. Kiedy dołączysz już do takiej pełnej pracy z zespołem, no bo pewnie na to czekasz. No tak, no spokojnie, no na razie indywidualnie. Dziś mam jeszcze jeden trening, także cały czas tutaj pracujemy ze sztabem medycznym i zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro. Mam nadzieję, że będę jutro mógł już truchtać normalnie bez bólu, a kolejne dni już będą coraz lepsze, więc na razie dzisiaj też połapałem trochę piłkę, ale to wszystko tak w miejscu, więc nie ma za bardzo mowy o bronieniu strzałów. Czy istnieje spora szansa, że w następnym meczu z Jagiellonią będziesz mógł normalnie zagrać? Mam nadzieję, że tak. No, tak jak powiedziałem, rokowania są bardzo dobre, więc wydaje mi się, że dojdę do meczu, do soboty.